Cześć Panu Bogu Wszechmogącemu, Trójcy Świętej Jednemu, a nam na pożytek naszym zbawieniem, czyta nam Kościół Świętego Marka Tomasza na święto świętego Piotra z Arkantery, lekcji wyjętą z listu świętego Pawła Apostola do Koryntian. Bracia, widowiskiem staliśmy się dla świata, dla aniołów i ludzi. My, głupi, dla Chrystusa, a wy, bądźcie w Chrystusie. My słabi, mocy. Wy weszli, a my bogaci. Aż do tej chwili i łakniemy i pragniemy, nadal jesteśmy i policzkują nas i tłamy się i mozolimy, pracując swymi rękoma. Złorzeczą nam, a my błogosławimy. Prześladują, a my znosimy. Otwarzają nas, a my się lubimy. Staliśmy się jako śmieci świata tego. Od razu dla wszystkich, aż do tej chwili. Nie, żeby was zawstydzić, to piszę, ale jako dzieci moje najgorsze upominam Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Oraz Ewangelii zapisaną u świętego Łukasza, który jest uszanowaniem powstarszy jako sług Boży Chrystusa. Onego czasu rzekł Jezus uczniom swoim, nie lękaj się wśród gomałów, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie, co posiadacie i dajcie je jałmużnę. Sprawdźcie sobie trzosy, które nie niszczą. Skarbiec niewyczerpany w niebiesie, potem złodziej się nie zbliży i gdzie mól nie psuje. Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam i serce wasze będzie. To jest słów Ewangelii Świętej zapisanych na dzień dzisiejszy. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Mój Ojca i Syna Ducha Świętego. Amen. Kochane dzieci, być może jesteście jeszcze zbyt małe, żeby zrozumieć wszystkie słowa łacińskie, które wypowiadane są podczas każdej mszy świętej. Nic nie szkodzi. Z czasem będziecie potrafiły korzystać z waszych mszalików. Z czasem osiądziecie, przynajmniej niektórzy z was także, niezbędną znajomość języka łacińskiego. Aby móc słowa, które Kościół nam podaje do modlitwy, lepiej rozumieć. Prawdopodobnie nie wiecie, iż dzisiejsza msza święta uczci świętego Piotra z Arkantery rozpoczyna się takimi oto słowami. Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie, zasadzony w domu pańskim, w przedsionkach Boga naszego. Ale cóż to właściwie znaczy, kochane dzieci, że sprawiedliwy, że człowiek święty ma być porównany do palmy, albo jeszcze lepiej do cedru. Być może niewielu z was widziało palmy, jeszcze mniej prawdopodobnie cedru. Otóż obie te rośliny są roślinami potężnymi, w Polsce egzotycznymi, niespotykanymi. Palma, którą być może gdzieś na zdjęciach już widziałyście, rośnie wysoko, wysoko, aż do nieba i tylko na swoim szczycie wyrastają piękne, potężne liście. Cedr zaś przypomina swoim wyglądem wielką sosnę o bardzo potężnym pniu rozłożystych gałęziach. Dlaczego zatem Duch Święty, używając tych słów, dyktując te słowa psalmiście świętemu królowi Dawidowi, porównuje właśnie świętych do tych dwóch drzew. Otóż, kochane dzieci, być może zauważyłyście, że drzewa mają to do siebie, iż nie dają się ugiąć żadnym wielkim figurom. Wytrzymują wiatr, wytrzymują deszcz, wytrzymują gradowicie, pozostają silne i niewzruszone pośród wszystkich
przygód bądź nieprzygód życia. Czy to chłód, czy skwar, palma, cedr rosną. Rosną cały czas do góry. I dlatego też właśnie Kościół chciał porównać świętych pańskich do tych dwóch drzew, gdyż każdy z nas ma obowiązek być tak niewzruszonym w wierze, tak niewzruszonym i wytrwałym w pięciu się do Pana Boga, jak właśnie te dwa piękne, majestatyczne drzewa. Dzisiejszy święty, którego Kościół uroczyście świętuje, święty Piotr z Alkantary, był franciszkaninem, był zakonnikiem i całe jego życie polegało na pokucie, na surowej pokucie. Nie na darmo słyszeliśmy także w epistole słowa świętego Pawła, które doskonale opisują i życie świętego Piotra z Alkantary. My głupi dla Chrystusa, a wy mądrzy w Chrystusie. My sławi, a wy mocni. Aż do tej chwili łakniemy i pragniemy i nacy jesteśmy i poruszują nas i tłamy się i mozolimy się pracując swymi rękami. Tak właśnie wyglądało życie świętego Piotra z Alkantary. Było to życie pracowite, surowe, ale przepełnione pewną cnotą. Pewną cnotą, którą każdy z nas ma obowiązek naśladować. Nie każdy z was będzie prawdopodobnie oddawał się teraz po tym kazanym domu ciężkim, męczącym postom. Nie każdy z was będzie się być może liczował, nie każdy z was będzie przywdziewał na siebie habit franciszkański. Ale każdy z nas ma obowiązek robić to, co robił święty Piotr z Alkantary w swoim życiu. Musimy pośród tych wszystkich trudów życia kochać Pana Boga. To jest ta cnota, którą musimy naśladować. Kochane dzieci, jeżeli wy chcecie zostać jak takie właśnie piękne, wysokie palmy, jak rozłożyste i mocne cedry, naśladujcie świętego Piotra z Alkantary. W jaki sposób? Bardzo prosto. Ponieważ jesteście jeszcze mały, Pan Bóg nie wymaga od was wielkich ofiar. Ale te małe są jak najbardziej w zasięgu waszej ręki. Doskonałym sposobem, aby móc choć troszkę upodobnić się do świętego Piotra z Alkantary, jest na przykład małe umartwienie przy każdym posiłku. Od dziś możecie podjąć postanowienie, że na przykład pierwszego cukierka, którego daje wam mama, dać waszemu rodzeństwu. Albo, żeby podczas każdego posiłku, żeby podczas śniadania bądź kolacji nie wybierać tego największego, najpiękniejszego kąska, który się wam podoba, tylko wybrać ten, który was najmniej pociąga. I w ten sposób, takimi małymi, codziennymi ofiarkami, będziecie wzrastały wysoko, wysoko do nieba, tak jak palmy kwitnące i tak jak rozłożyste cedry, o których w dzisiejszej mszy świętej mówi do nas Duch Święty i nasza Matka, Kościół Święty. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Amen.